siemanko, siemanko. Taka sytuacja, siedzę sobie i piję kawkę poranną u znajomej na ogródku i nagle słyszę piski opon, palenie gum, drifty i inne takie bajery. No i się dowiedziałem, że coś tutaj się dzieje. Coś tutaj się dzieje w Bielsku-Białej przy hali widowiskowej. Już tutaj pokazuję wam, gdzie jestem. Jest tu zlot starych samochodów. Jakieś wyścigi, driftowania, takie sytuacje. Więc stwierdziłem, dopiłem szybko kawę i wbiłem tutaj, żeby wam pokazać. Tu jest akurat pan, z którym się zabrałem. No. Elegancko. Że już wam tutaj furki pokazuję. Fajna becinka. Malanki. Ogólnie to wam powiem tak po cichaczu, tylko nie mówcie nikomu, że zabrałem się na stopa, żeby tutaj jakby się dostać. I tutaj jest wjazd płatny 40 zł. I nie wzięli ode mnie. Także jestem za free. Dobra, pokazuję wam fury dalej. Który mój? No kurwa, ten, nie? Ale piękny, nie? Tylko rejestrację muszę sobie zmienić na nacjonalista. Tu też piękne. Cześć, cześć Grażyna, cześć, witajcie wszyscy. Tak, Miromaro to jest ten, to są te wszystkie, wiesz, od Rydzyka, co Rydzyk dostał od bezdomnych. Jeszcze nie są rozmowane, do których się piękne. Cześć Dziowita. Sobie siedziałem i piłem kawę u Sylwii na ogrodzie i słyszę jakieś piski opon. Więc słyszę moje klimaty. Zmusiałem się tu dostać. Jakiś pan mnie w ogóle wziął na stopa. Właśnie Sylwia, to nie jest tam, gdzie kurde mi mówiłaś, że mam iść. Ale fury, no. Mega. Chyba, że idziemy tak, jak tam to też tak mam zrobić. Muszę znaleźć tego i złodę, bo po chwili upadnie postawić. Wiesz, gdzie to jest Sylwia? Tutaj ten, na hali. Na tej hali sportowej. Czyli ty mi kazałaś wyjść w lewo i w lewo, a tu trzeba było iść w prawo do samej góry, do ronda i w prawo. Forda jakiegoś? No to już...
Nie wiem, Miro, jak co, to możesz spróbować dołączyć, jak chcesz sprawdzić. No piękne fury, piękne. Kazałem ci iść do zjadu, a to na hali zjemy śniadanie i przyjedziemy tam. Maria chce dołączyć. Dołączasz? Dobra, to próbujemy. Nie udało. Połączenie nie powiodło się, czyli dalej jakiś jest ban. Dalej jakiegoś bana mam. No pięknie. To jest to, co mi się lubią najbardziej. Ja pierwszy. Grubo, grubo. O, idę tam, gdzie driftują. A za chwilę najwyżej tu wrócę, bo już słyszę te piski. No właśnie, Aniu, czekałem na ciebie, bo wiem, że to jest to coś, co lubisz. Ale idę tam, gdzie słychać piski opon, bo to mnie najbardziej tutaj ściągnęło, naprawdę. A później wam mogę pokazać te wszystkie fury, które tu stoją. Uźmy, jeszcze jakie farce tu się za free wbiłem. A płatne 40 zł i 60 zł. Przepraszam. Dzięki. Siemano. Hej. Cześć. O, to jest sztos. Idę tam, gdzie chciałem, po prostu. Widzicie, już czuję ten piękny, cudowny zapach palonej gumy. To jest po prostu... O. Nie wiem, Ania, na pewno jest jakaś korwetta, później zobaczę, ale tutaj mnie jara najbardziej to, co
Słyszycie to? Ale dobra, jak uważacie, ale kolega, dosyć dużo. Ale dobra, jak się bez, no właśnie, bo tak jak Adaś wspominał, drifting polega nie tylko na jeżdżeniu bokiem, ale najtrudniejsze jest jeżdżenie w parach, czyli dwóch zawodników jedzie bardzo podobnie, ten z tyłu próbuje kopiować tego z przodu i wtedy rzeczywiście jest największe show. Rozwinięciem jazdy w parach są tak zwane pociągi, czyli 3, 4, 5, 6 i więcej samochodów naraz jadących. W ten sam sposób ja miałem okazję próbować swoich sił. Przyjmij ten zapach, jakąś lepszą miejscówkę, bo tam te drzewa przeszkadzają. Robi się problem, te Y potrafią się łamać i robić pustoszenie w górnej części głowicy. No i będąc przy Nissanie, myślę, że powinienem w tym momencie. Z tej strony, jak tu staniesz, to widzisz. Tak, trzeba sobie przeczytać radę. Trzeba
czasami lepiej nie widzieć, no. Ale zostawimy, jutro masz kwalifikacje, spokojnie, dzisiaj jest cały dzień treningu. Jutro kwalifikacje jadą. Nie, to, dobra, jak trzyma się to zostawę, później to zmienimy. Ale tu zasłoni. A tu? Zobacz, tu, na zewnątrz bardziej, przymocujemy do... A przedłużę czas. Tylko... Wiesz co, będzie jeden. Bo mamy za to przyczynę, bo tak jest pomysł. Oj, czyli tak zwany spin, czyli niekontrolowany obrót. Zawodach jest to tak zwany błąd zerowy, czyli mimo, że cały przejazd ma wyglądać bardzo dobrze, no to niestety zawodnik, który zrobi spina, jest eliminowany z konkurencji z zawodu. No tak, ale to będzie nie bardzo podobne do 20 do przodu. Słuchajcie, trzeba podjeżdżać. Jedną osobę byśmy poprosili do oddelegowania, do tego, żeby ustawiały osoby w strefie. Wskazane, tego się trochę za chwilę tu wrócę najwyżej. Szybko, dynamicznie i już możemy. Pokażę wam jeszcze. Antyki. A tam w ogóle wariują na traktorach, no co za luje. Co za luje. Dobra, cisnę tam, pokazuję wam już. Nie widzę numeru startowego, więc jeszcze nie powiem, kto to jest. Nie wiem, czy kojarzysz taką PS13. PS13 z dobrymi kubierami, bardzo podobne kolory. I to jest piękne, bo również pokazuje, że kobiety mogą aktywnie uczestniczyć w liści szakiej. No, Miro, przyjeżdżaj na śniadanie do Sylwii. Ja po prostu idę za dźwiękiem, który kocham. Nie wiem, jest jakiś tor, zaraz mnie nie rozjadą, ale idę tędy, dobra. O, tam świdują. Dobra. Co, jeszcze furki wam pokażę? O,
się na motorkach chyba bawią. O, tam jest ten traktor, co świrował przed chwilą. A, tutaj też młodzi drifterzy. Młodzi drifterzy. O kuźwa, ci się prosto na mnie, dobra. Młodzi drifterzy się uczą, także super. A tam jakiś chyba wrak race. Ale cisnie. Taksi. No, tu są wraki. Kuźba, dobra. Kamikaze jedzie. No właśnie, ja siedziałem u Sylwii na kawie. My siedzieliśmy z Marią i kurwa, te piski, te odgłosy. Od razu wziąłem kijka, bo przecież jestem kijkobiegaczem. No i w długą tutaj, nie? A co tobie o to chodziło, Sylwia? Sylwia myślała, że to w telewizorze na YouTubie leci. Patrzcie, co tam stoi.
też szukać tych antyków. Widzę jakiegoś Malamka, ale też inne fajne fury. No, myjnia bikini. Ale ładne. Monster Truck za chwilę. Jak to z góry wygląda. Za chwilkę startujemy z Mainią Bikini. I także ciekawostka, przejazdy traktorem. Kto z was w życiu marzył o tym, żeby chociaż raz przejechać się traktorem? Ale nie starym Ursusem, tylko nowym John Deerem. To właśnie teraz również będzie możliwe. Traktor ustawia się dość przy stanowisku startowym Rack Race'a, także jeśli chcecie, to możecie się jako pasażer pojechać traktorem i przecież też kolejne inne motoryzacyjne przygody, bo przecież to wszystko to jest motoryzacja, jaką poznamy w różnych postaciach. Mega. Trochę dalej, bo za chwilę podobno mają odpalić największego Monster Trucka.
Muszę sobie tą bluzę ściągnąć, bo już się ugotowałem, prawda? Nic nie piszecie? No nic nie. Nie, coś. Nic nie piszecie. O, dobra. Tam będą tego Monster Trucka odpalać. Chyba to, na pewno. Bartek pyta, gdzie to? To jest w Bielsku-Białej. Wiesz gdzie? No przy hali Dębowiec. Nie, Sylwia, ja czekam, aż odpalą. W sensie, wiesz, w długą jak dadzą.
a mam dobre miejsce akurat, dlatego tak się zawiesiłem w jednym miejscu. Czy trzy osoby tam chyba dojdą i dopiero pojadą. A wy tu, Sylwia, przychodzicie? Podjeżdżacie, czy co? O, za chwilę ruszam, tylko zbierają komplet po prostu.
Myślałem, że to już ruszy szybciutko, także ten moment na relacji będzie mega do przewinięcia. Tak, biadom czytam za chwilę, Sylwia, na Armii Krajowej. Przebiją się przez ogródek, po tych kamerdolcach. Dobra. A tam jest jeszcze taka loża jak w limuzynie. Nie, nie zostałem. Siedzę w tej trawie i tak mnie alergia dopadła, że masakra. Cały czas mi oczy łzawią. Jak kolejeczka się tworzy. Mam nadzieję, że mnie stąd nie wygonią, bo tak na partyzanta się tu wbiłem. Dobra. Ruszaj, panie. To ja mogę stać, czy tu będzie jechał? Tak, żeby bezpiecznie było. Okej, dobra, dziękuję. No, miłego dnia, Ania. Dobra, będą jechać. No, proszę.
Aby co, Sylwia, na telewizorku sobie włączyliście? Czy na telefonach siedzicie i oglądacie z Marią? Jeszcze przedmuchują i myślę, że ruszą. Też zaraz padnę na kawę. Aha. No zawsze jest to opóźnienie. Na relacjach. Ruszaj pan, panie Monster. Przemkowski garaż. No nie wiem, po ile to. No nie wiem. Ja właśnie za chwilę chcę tam pójść na te wraki, co to za moimi plecami śmigają. No i chcę, może jakiegoś znajomego spotkam i się zapytam, czy mnie przewiezie, to wam zrobię relację ze środka. A nie wiem, czy się uda, czy kogoś spotkam, wiesz? Wiecie? Helikopter po 150? Dmuchaj, 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 dmuchaj. No. Dobra, jadą.
Dobra, to idziemy dalej. Zapraszam. Zamontowany filtr stożkowy. Co pan co tam pisze, czy coś?
Widzę tego pana, podbił. Nie wiem, do której jest ta impreza. Zapytam się. Przepraszam, orientujecie się, do której trwa ta impreza? 19. Jutro też to jest, nie? Okej, okay, dzięki wielkie. Wysłyszeliście. Do 19 i jutro tak samo. Dzień do pana. Smacznego. Jak się panu podoba? Leci. Ja to byłem parę lat temu. Nie miałem problem. A to chodzę i jem, bo trochę wziąłem swoje jedzenie. Ja trzeba nie sobie radzić. Smakuje tam pizza. Szkoda, że to płatne, nie? Bo jeżeli pan takim pięknym żuczkiem nie przyjechał, ja pokażę, mam, to widzą żuczka ja jeszcze pana. Ja mam jedzenie dyskiem. O, pokażę. Widzicie? No, dokładnie. Chleb ze wszystkim. Pokażę wam tutaj żuka, jakim tu przyjechałem z tym panem. Taki żuczek. Pan przyjechał z Katowic. Mówił, że zawsze na takie zloty przyjeżdża. Opowiadał mi w samochodzie, jak jechaliśmy razem, że wyciągnął w ogóle tego żuka gdzieś z krzaków, z pokrzyw. No i się nim zaopiekował. No i taki ładny żuczek, no. Taki żuczek. Super. Zobaczę, jeszcze tam skoczę na górę, jeszcze tam do wojskowych. Tu widzę jeszcze jakieś traktory. Patrz, jakie działko w ogóle. Jakie bulldogi. Zobaczymy jeszcze, co się tam dzieje na górze. Jakaś strefa gastronomiczna. Kącyk. Dobra, szukamy wejścia.
gdzieś tam w górę. Szukamy wyjścia, bo jest wyjście. To by było na tyle, taka spontaniczna relacja. Taka spontaniczna relacja, a tu może jeszcze do wojskowych podskoczymy, co? No wojskowy jeszcze podskoczy. Ale ja nie jestem szybkiem. A co to takiego, te gogle? Aha, zajebiste. Tak? No pewnie. Zrobię pan zdjęcie. Już wam robię. Zrobię kilka. Już, bo tu pan jakiś pijany wszedł w kadr. Już wam robię. Myślę, że będzie. Proszę bardzo. No, widziałem właśnie dziewczyny jak. No. Najlepszy moment, bo on teraz widzi pachołki, bo tu na razie oczy się nie widzi, nie? Aż tak? Tak. I to jest co? Teraz ma te jakby naćpany, nie? Okej. Są to mogę nagrywać, bo to jest. No super. Popatrzeć sobie, jak to wygląda świat, nie w sensie, ale choć to nie za bardzo, żeby wiesz. Ja sobie w ogóle ściągnę bluzę, na chwilę was tu postawię gdzieś z boku, ściągnę sobie bluzę, bo się już gotuję. Jeszcze patrzę znajoma twarz, no. No, no cześć, no. Jeszcze tak. Kogo się cię poznaję? Na rebel, co? No. Teraz leci na moim kanale, tym Andrzej Nacjonalista na tym, no. A tak, siedziałem sobie, wiesz co, na kawie u znajomej. Wiesz mnie, możesz kręcić? Ja pójdę za ciebie. Sprawdzamy 2 promile. Zobaczymy, jak to będzie. Tak. Okręcamy się. Idziemy z parowa. Za szybko chciałeś to przejść. Nie wsiadajcie tam, to było alkohol. Absolutnie. Robimy zawrotkę, idziemy z powrotem. Wyczuwaj grunt.
Przekroczyłeś czas o przestrzeń. Ciężko, ciężko. Ale często rząd idzie, że idzie między pachołkami, a pachołki są całkiem gdzieś indziej. No, no widać właśnie, że po prawej. Tak. Aha, no to jeszcze lepiej. No, no. No, to się udało. To był właśnie pachołek. Zatańczyłeś wokół niego. Także nie wsiadajcie za kółko po alkoholu, broń Boże, nie wsiadajcie po narkotykach, też nie wsiadajcie za... Najlepiej w ogóle nie bierzcie narkotyków. No teraz hardcore. Aha, tak. Teraz to lepsze jest to, że on widzi i ciebie. No wiem, no. No to jest masakra, no. Podejrzyj sobie, gdzie jesteś. No. Oh my. Ja się wcześniej poddałem. To już jest hardcore, nie? No. Po jakimś, nie wiem, ale nie wiem co to kuźwa, ale... No, jakieś kwasy, nie kwasy. No, co to? Spróba. Panowie, mamy spróbę.
ja wziąłem te ulotki. Co tu macie? Bo... Wiesz mi to? Złapałem w locie. Straszak? Aha. Słychać, że plastik. No to wiadomo. Nie wiem, czy wiesz, gdzie mam do ciebie kierować. No wiadomo. Zatem wiesz, no, czy dziecko zawsze się bawi, nie chce już mieć więcej cokolwiek, wiem, to ja będę potem odpowiadał za to, więc lepiej wziąć większe. Nie, jednak możemy oczywiście zabrać też mocną broń na takie pokazy. Nie mogę takie pytanie zadać, taki telewizor. Jakiś bloga prowadzisz, czy co? Znaczy, no mamy taką telewizję Rebel 24, a to akurat już się u mnie teraz leci. Andrzej Nacjonalista na Facebooku. Widzisz, to na żywo leci, wiesz? No, ale 5 osób ogląda, także wiesz. Później to dopiero będą oglądać ludzie. Rebel 24 wpiszesz. To jest pierwsza strona, tylko na tej teraz nie robię, bo tam jakieś bany są, no to. A teraz leci na żywo na Andrzej Nacjonalista, jak sobie wpiszesz. A może tu nawet gdzieś znajdziesz coś, jakiś post. A ty jest u mnie w domu? Robię? No, wiesz co, przejrzę sobie chwilę spokojnie. Co, Andrzej Nacjonalista? No, tylko ciągle banują zamówienie prawdy, więc... Co? Ale to by jako strona... Tu Andrzej, o, tak. I tu, o, akurat leci na żywo teraz, zaraz się powinno pokazać. Chciałem zadać właśnie takie pytanie, czy mieliście w ogóle żandarmeria, co? No, żandarmeria, nie? Wojskowa. Czy mieliście jakieś problemy właśnie ze szczepionkami? No, ze szczepionkami? Bo to nie można nawet używać tego słowa na internecie teraz, nie? No okej, okay, spoko. Także no, próbowałem się dostać właśnie do... No, do Wojsk Obrony Terytorialnej się chciałem dostać właśnie i no, nie chcieli mnie przyjąć, no właśnie z tego powodu, nie? No, teraz się tło pozmieniło. Tak, no. Teraz jakbym spróbował, to myślę, że bez problemu, nie? No. Jest to. To dziękuję bardzo. Miłego. Miłego, serwus. Cześć, trzymajcie się, cześć. Dobra, co wam jeszcze pokażę, co tu żandarmeria wojskowa taki służy. Nie, spokojnie. Co, no jesteśmy ludźmi, no. Kawka się należy, nie? Wojskowe Centrum Rekrutacji Polski Białej. Mamy fantoma. To tak wpadłem, bo siedziałem u znajomej na kawie i już zaczęły się te piski opon, nie? I wychodzę, patrzę, idę coś zrelacjonować, co tu się dzieje. No. Ale fajnie, że też macie swoje stoisko tutaj. Pewnie. No, szczególnie wojska, nie? Szczególnie wojska. Tak.
chciałem się właśnie jakiś czas temu, to było chyba rok temu, może jeszcze nie minął, dostać do właśnie Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie był problem, bo się nie zaszczepiłem, ale i odmówili mi. Jak to teraz wygląda? Nie patrzą na to teraz już? No, to znaczy minęło, ale znowu się zacznie po wakacjach, nie? Kolejne, także. Ale raczej nie ma tak. No. No wiadomo, jak są, no lepiej się zaszczepić, żeby jak ktoś działa na szpitalach, jest tam DPS-ach. No tak, no ale właśnie chodziło mi o to, że nie dali mi jakby tej dobrowolności, nie? Bo ja staram najbardziej, jak ktoś chce, to jak najbardziej niech się tam zaigiełkuje, ale no, jak ktoś nie chce, no to... No, widzimy właśnie centrum rekrutacji. No, tak, muszę zapytać, nie tracisz tutaj. Ale mi się wydaje, że... No, muszę też kolejność. No, właśnie, no, nawet jeszcze mi na dysku, na komputerze zostały te wszystkie pisma do rozstrzygnięcia do rekrutacji, nie? Muszę się zapytać. Dziękuję. Ja mam kamerę na siebie, także nie widać Państwa. Chciałem tylko zapytać, bo no, nie minął jeszcze rok, a próbowałem złożyć właśnie papiery do Wojsk Obrony Terytorialnej i był problem, że nie byłem zaszczepiony na tą chorobę sławną. Jak to teraz wygląda? Bo mam nawet wszystkie te arkusze, te papiery na dysku, na komputerze, no ale nie wypełniałem, no bo jak to teraz wygląda właśnie? Czy będę przymuszany, czy nie będę? O to chodzi. No, na to ja nie odpowiem, na to odpowiem po prostu, czy dobrowolnie masz przymuszony do szczepienia. Ale no, niektórzy się szczepią, niektórzy się nie szczepią, nie mają z tego żadnych problemów. Wiadomo, że pierwsze słowa będą mieli ci zaszczepieni, bo będą mogli być wykorzystani nawet w szpitalach, czy gdzieś. No. Czy na szpital, czy będzie problem kwarantowy i tak dalej. Tak, no. Czy na granicy. No to rozumiem, ale nie wydaje mi się, żeby to był problem. Dobra, no właśnie mnie tutaj odesłali, żeby się zapytać, bo to macie to centrum rekrutacji, nie? Ale to chodzi o CSW czy zawodowy? To znaczy, no chciałem, ja ogólnie chciałem być żołnierzem zawodowym, ale niestety w tym czasie złamałem rękę, miałem blachy i śruby, no i tam nawet jeździłem na Montelupik, pamiętam, dwa razy ściemniałem, że nic mi nie ma, nie, no ale się kapnęli po bliznach, no to no bardzo chciałem być, od zawsze chciałem być żołnierzem właśnie, ale mi... to znaczy była komisja, dostałem tam jakąś kategorię chyba D, coś takiego, nie pamiętam teraz, że w czasie... czy B, no może, bo to było lata naprawdę temu, no. No to możliwe było B. No i pamiętam, mama mi tam załatwiała wszystkie papiery, bo mam astmę, alergię, no wszystko tam mam. Ja to wszystko schowałem, pojechałem na tych Montelupich. No i że jak chcę, no ale się kapnęli po bliznach na ręce. No na żywo, ale na mnie leci. Jest kamera, nie? A taka luźna rozmowa, także nie widać pani ani pana. Zostawać na komisji, ze względu na to, że chce się służyć. Jeżeli komisja lekarska da znowu orzeczenie, że to jest kategoria D, w CSW są stanowiska z kategorią D, ale musi być takie stanowisko, które będzie dostosowane na przykład do wykształcenia. Załóżmy, będzie, nie wiem, ktoś po administracji, czy będzie informatyk, będzie takie stanowisko informatyk z kategorią D, bo to jest ograniczenie, które nie jest niepełnosprawnością. To jest coś tam, jakieś tam robotne ograniczenie, no teraz nie powiem, bo to lekarze określają, jest pełna tabela i wszystkie paragrafy. Jeżeli to nie będzie przeszkoda według nich, wtedy można się starać do TSW, ale TSW są te weekendowe, to jest minimum jeden weekend. No jeżeli chcę, to, mam to wszystko tam na komputerze pościągane. No. Zapotrzebowanie, żeby przychodzić częściej. Nie wiem, czasami jest tak, że jest właśnie specjalny typu informatyk, jest on na miejscu potrzebny cały czas. To on normalnie jest w terytorialnej służbie wojskowej, ale jest na cały czas wzywany. Tak samo ma patrolnik, jak każdy żołnierz za ten weekend. I on wtedy ma nie dość, że codziennie pasuje, to tak samo jest ten dodatek za gotowość, powiem wam. Bo jeżeli chodzi o zawodową służbę, to nie do końca tak przejdzie, bo nie ma po prostu takich stanowisk.
Właśnie też się zastanawiałem wtedy, jak to pogodzić z pracą, nie? Czy w pracy. Bo to te weekendowe to wiadomo, dałoby się to pogodzić, no. Bo bez żywiołowych nie mamy, szczęście teraz było. I tak samo nie mamy, nasze z COVID-em też jest, teraz po prostu wakacje się tak nie znowu, no. Że trzeba jeździć. No ale jakby COVID to byli z wozów wzywani, bo trzeba było pomagać z kwarantanną, no wszystko, trzeba było pojść, no, trzeba było w szpitalach, trzeba było na granicę, trzeba było szpitale robić i tak dalej. No oni byli tą pomocą tak naprawdę. No, wiem, wiem. Wtedy to nie tylko był weekend, tylko było cały czas, ale to nic nie przeszkadza. Jeżeli jest umowa o pracę, bierze się urlop bezpłatny i pracodawca nie może zwolnić. To jest w kodeksie pracy, nie może zwolnić. I tak samo za to, że żołnierz jest oddelegowany, pracodawca może się starać o zwrot kosztów, które poniósł za tą osobę. Jeżeli za duże koszty poniósł, one są jakoś tam wyrównywane, my tego też nie pamiętam, to jest kwota, bo to zależy od pracodawcy. Dobrze, to dziękuję za wyczerpujące wiadomości. Życzę miłego dnia i spokojnej służby na przyszłość. Co, no zbieram się powoli. Nie czytałem wasze komentarze w ogóle, bo starałem się. Wam pokażę jeszcze. Zawsze jak z kimś rozmawiam, to staram się. Znaczy zawsze patrzę w oczy, więc w komentarze nie zerkałem nawet. Nie patrzcie jakie. Misja Afganistan 2017.